Miłość do Unii Europejskiej jest problemem wymagającym pomocy psychiatrycznej. Wybrałem się na spacer w poszukiwaniu kryzysu klimatycznego. Rozglądam się dookoła, ale jakoś nie mogę go znaleźć. W nocy było zimno, padał deszcz. Zieleń dookoła jest bardzo zielona. Kwiaty kwitną, ptaki śpiewają. Kryzysie klimatycznym. Gdzie się ukryłeś? Gdzie jesteś? Gdzie jest kryzys? Gdzie jest kryzys? Szukałem tego kryzysu klimatycznego po drugiej stronie rzeki, właśnie tam. Kurde, i nic nie znalazłem. No to przyszedłem tutaj, myślałem, że może się schował gdzieś tutaj w krzakach, ale no też nic nie ma, no sami popatrzcie, kurde. O, jaka ładna łódka płynie. Także kurde, nie wiem. A może schowali go gdzieś na dnie rzeki. To też jest jakaś opcja. Ale... This is all wrong. I shouldn't be up here. I should be back in school, on the other side of the ocean. Yet, you all come to us young people for hope. How dare you? You have stolen my dreams and my childhood with your empty words. And yet, I'm one of the lucky ones. People are suffering. People are dying. Entire ecosystems are collapsing. We are in the beginning of a mass extinction, and all you can talk about is money and fairy tales of eternal economic growth. How dare you! Zrobiło się zimno, ja już jestem głodny. Najchętniej zjadłbym jakiegoś kepsa z krowy, która kiedyś wydzielała dużo metanu. Wiecie, mniej metanu na planecie, a więcej w brzuchu. I tak chodzę. I tak będę walczył o klimat. Szukam tego kryzysu klimatycznego i dalej. Kurczę, nie mogę go znaleźć. No kurde, co się dzieje, gdzie ten kryzys klimatyczny? Do jasnej anielki. Za dużo bydła jest na świecie, co puszcza siarczyste bąki. Za dużo ludzi wciąż oddycha na niebieskiej planecie. Coraz bardziej nabieram pewności, że ktoś nas robi tutaj w bambuko. Nie macie takiego wrażenia? Kryzys w tej klimatycznej wieży, wyskakuj z portfela, frajerze. Za dużo jest dzieci na świecie, no i tak się złożyło, że na rynku w Lubecu odnalazłem namioty ekologicznej imby. Prowadzone są przez dwóch facetów noszących damskie spódnice. Nie wiem dlaczego. Może potrzebują więcej wiatru. Wiatr, kiedy wieje, często w nocy, kiedy nie świeci słońce, mamy dużo wiatru. Okazało się, że już od kilku dni urzędują na rynku Starego Miasta, zbierali podpisy do Parlamentu Europejskiego. Kiedy ich zapytałem bliżej, czego w zasadzie oczekują, nie byli w stanie też nic mi konkretnie powiedzieć. No to też nie dałem im żadnego podpisu. No, ludzie, no kurde, nie będę z siebie zrobił normalnie jakiegoś pośmiewiska, nie? Klimatyczne jajco w słońcu się grzeje.
Krowy są gwałcone po to, żeby zostać zapłodnione, po to, żeby mogły urodzić i żeby dawać mleko. Żadna krowa, tak jak żadna kobieta, nie daje mleka. Proszę spojrzeć, tutaj jest masa kobiet. One nie dają mleka po prostu. Za dużo bydła jest na świecie. Dość dyktatury kobiet! Dość dyktatury kobiet! Co puszcza siarczyste bąki? Za dużo ludzi wciąż oddycha na niebieskiej planecie. W Polsce zdecydowanie większą ilość zwierząt hoduje się w sposób przemysłowy, a przemysłowy chów zwierząt w negatywny i destrukcyjny sposób wpływa na naszą planetę. No i możecie być pewni, że do 2030 roku, tak jak zapowiadała to Greta Thunberg, nasza planeta nie spłonie. Jeżeli coś się stanie, to na pewno nie z winy klimatu. Gdzie jest kryzys? Gdzie jest kryzys? Ja barany i owieczki bardzo lubię, ale od tych baranów umysłowych to trzeba się jednak trzymać na dystans. No piękna jesteś, piękna. Piękna. Piękna jesteś. Tak, 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 daj się pogłaskać. Ojejku, jejku. Ojejku. Zaczęłam się zastanawiać, dlaczego jest taka wysoka temperatura. I znalazłam odpowiedź. Dlaczego? W jednej z książek o Jarosławie Kaczyńskim jest napisane, że Jarosław Kaczyński bardzo lubi temperatury 26 stopni. I to przez niego my wszyscy cierpimy, ponieważ jest nam mega gorąco w Sejmie. Czyli oni utrzymują w tym Sejmie specjalnie temperaturę dla Jarosława Kaczyńskiego? Wie pan co? To brzmi absurdalnie. Wydaje mi się, że tak. No i jak widzicie, kolejny dzień pada deszcz, ale nie jest to nic dziwnego w naszej strefie klimatycznej. Gdzie jest kryzys? Gdzie jest kryzys? O Champs-Élysées, kryzysie klimatyczny, gdzie schowałeś się? Ojej. No i jak widzicie, śladów klimatycznego kryzysu nie udało mi się odnaleźć również pod wieżą Eiffla. Natomiast udało mi się odnaleźć tutaj ślady kryzysu migracyjnego. Popatrzcie, cała podstawa wieży Eiffla otoczona jest wysokim płotem. No wszystko po to. To jest taka niespodzianka, nie? Żeby nasi przyjaciele z Bliskiego Wschodu, ewentualnie z Afryki, nie prezentowali tutaj swoich umiejętności. Się nie korzysta, niech wrócą pod nasze dachy naturalne zapachy. Musimy znać swoją wartość, dlatego też wszystkim polecam życie w pełnej higienie, absolutnie warto. No dobra, ale nic to po mnie, pora się zabijać. Dzisiaj porozmawiamy sobie o globalnym ociepleniu, paliwach kopalnych, rolnictwie. Mogliśmy unikać tego tematu z obawy o to, że ludzie będą uprzedzeni do działań prośrodowiskowych, bo nie będą chcieli zmieniać swoich nawyków żywieniowych. Współcześnie doskonale wiemy, że jeśli nie nastąpi systemowa zmiana w tym wymiarze, to nie uda nam się powstrzymać katastrofy. Co w takim razie, w moim przekonaniu, powinniśmy robić? Zmiana systemu pozyskiwania żywności na taki, który oparty jest w przeważającej mierze na roślinach, przynieść może ogromne korzyści w walce ze zmianami klimatycznymi. Dzisiaj rano obudziłem się i dostrzegłem światłość. To był znak, że kryzys klimatyczny jeszcze mnie nie zabił.
postanowiłem wyjść utartymi szlakami łańcuchów dostaw. Idę do Biedry, ponieważ chciałbym zasmakować smaków owoców pastwiska. No i to, proszę Państwa, będzie królewskie jedzonko. Co Pana na co dzień najbardziej denerwuje? Czemu? No tak ogólnie. A co no? Woda najczęściej, ziemia, woda, coś takiego, nie? Halucynacja, hemoglobina, dwutlenek węgla, taka sytuacja, nie? Dobrze. Hema, najczęściej to hema mnie interesuje. Nie podoba mi się. A ja się pytam, co Pana najbardziej denerwuje, nie interesuje? Mnie mistyfikacja interesuje, chemia, coś takiego, proszki, kurde, nie? W Wenecji byłem już kilka razy i dzisiaj robię trasy, którymi jeszcze wcześniej nie miałem ochoty się przejść. A komu to potrzebne? Komu to potrzebne? Właśnie. A dlaczego? Dlaczego? No i co, jest super dzień. Wbrew wszystkim malkontentom muszę powiedzieć, że woda jest naprawdę dzisiaj czysta. Nie ma żadnych brzydkich zapachów. Jest optymalnie. Katastrofa. Gdzie jest kryzys? Gdzie jest kryzys klimatyczny w klimatystycznej wieży? Wyskakuj z portfela, frajerze. Ludzie już raz pokazali, że wspólnymi siłami są w stanie zawalczyć o klimat i wybili wszystkie dinozaury. Przypomnę trochę strasznie dawne czasy. To jest wtedy, kiedy jeszcze dinozaury były, a ludzie nie mieli żadnych strzelb, nie mieli żadnej broni nowoczesnej, która pozwoliłaby ich zabić. Wie pani, co robili? Rzucali kamieniami w tego dinozaura. No. I wiadomo, że od jednego rzucenia tym kamieniem dinozauru na pewno nie padł. Ale jeśli przez miesiąc, dwa miesiące rzucali tymi kamieniami, to go na tyle osłabili, że mogli go pokonać. No i teraz nadszedł czas, aby wybić całe to bydło. Tylko czy ktokolwiek zastanawia się nad losem chrabąszcza, żuka gnojarza? Z czego będzie lepił te swoje gnojowe kulki? Przecież to są szaleńcy. Ekologiczna ściema, kryzysu nigdzie nie ma. Uważam, że człowiek jest cudownym szkodnikiem i że jest nas stanowczo za dużo na naszej planecie. To oczywiście polemizują z tym moim zdaniem niektórzy moi przyjaciele. Uważam, że stosunek człowieka do otaczającego świata jest niesłychanie naganny i to, że człowiek się może rozmnażać w nieskończoność, jest po prostu czymś strasznym. Katastrofa. Już w 2014 roku było oczywiste, że przyjęcie pakietu klimatycznego oznacza wzrost cen energii elektrycznej o 80%. Premier Ewa Kopacz i ówczesny sekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych Rafał Trzaskowski poparli te założenia. Gwóźdź do klimatystycznej trumny przybił Mateusz Morawiecki, który zaakceptował Europejski Zielony Ład w grudniu 2019 roku podczas szczytu Rady Europejskiej. Możecie być pewni, że Fundusz Sprawiedliwej Transformacji i ewentualne wsparcie technologiczne nie zrekompensują kosztów, jakie poniesiemy. No to już wiecie, komu zawdzięczamy wyższe opłaty za nośniki energii. Dankeschön. Czy jak tam mówią w Brukseli? Danke.
No i tym sposobem zostaliśmy wrzuceni w otchłań zielonego zabobonu. Ważne jest, abyście byli w pobliżu i uważali, co się dookoła dzieje. Ja bym był, to bym pomógł. Ja się tam nie boję. A czemu się pan nie boi? Nie jest pan wielkoludem. To zna się na sztukach walki. Coś nie to spotrafię. Co? Coś nie to spotrafię. Potrafi pan? Ale co, sztuki walki? Nie. O kurde. Matko jedyna. To pan ćwiczy? Coś nie to spotrafię. Ja się nie chwalę, ja mam talent. Kryzys klimatyczny to ściema dla naiwnych, mająca uzasadnić wprowadzenie systemowej grabieży dokonywanej na obywatelach Polski i innych krajów europejskich. To projekt ideologiczny, który służy cwaniakom w białych kołnierzykach, pomaga uzasadnić zamach na podstawy dobrobytu i zamożności społeczeństw, hamuje rozwój gospodarek narodowych i skazuje państwa europejskie, a w szczególności Polskę, do roli peryferyjnego skansenu. Obniżenie emisyjności w krajach europejskich nie będzie miało wpływu na globalne procesy klimatyczne. Zielony Ład zakłada transformację gospodarki Unii Europejskiej w kierunku neutralności klimatycznej do 2050 roku, co samo w sobie jest pomysłem idiotycznie ideologicznym. Podstawy Zielonego Ładu uderzają w polskie rolnictwo, zmniejszą jego konkurencyjność, przyspieszą zniesienie ograniczeń na handel płodami rolnymi z Ameryki Południowej w zamian za otwarcie rynku na produkty niemieckiego przemysłu. Ale czy jest szansa, aby mogło się w tych sprawach cokolwiek zmienić na plus? Ja wam powiem, że w tej chwili, w tych okolicznościach, ja takiej szansy za bardzo nie widzę. Przynajmniej tak długo, jak barany będą stanowiły większość tych, którzy pójdą i zagłosują w wyborach. O ile pospolici złodzieje zajmują się detalem, to system handlu emisjami ETS2 najdotkliwiej uderzy w polskich obywateli. Do tego dochodzą kolejne usankcjonowane prawnie grabieże. Polska w 2024 roku zapłaci około 2,3 miliarda złotych z tytułu podatku od plastiku. Obniżenie emisyjności w krajach europejskich nie będzie miało wpływu na globalne procesy klimatyczne. Nie istnieje żaden determinizm, który skazuje kogokolwiek na ekologiczną paranoję. No ale kto ma zarobić na tym ekologicznym szwindlu? Na prowadzeniu polityki Zielonego Ładu zdecydowanie bardziej skorzystają Niemcy. Dzieje się tak z kilku powodów. Niemcy mają dostęp do zaawansowanej innowacyjnej technologii finansowania infrastruktury i zasobów. Niestety, klimatycznego kryzysu nie udało mi się odnaleźć w Niemczech, dlatego pojechałem do Wersalu. Bardzo ciekawe miejsce. Być może ten klimatyczny kryzys, ten wielki złoczyńca skrył się właśnie tutaj. A tak swoją drogą jest to bardzo inspirujące miejsce. Sami popatrzcie. Klimatyczny kryzysie, gdzie jesteś? Gdzie się ukryłeś? Może jesteś schowany gdzieś tutaj za jakimś obrazem? Może wskoczyłeś do antycznej wazy albo ukrywasz się za rzeźbą? A, jesteś podstępnikiem, nigdy nie wiadomo, gdzie można cię spotkać. Bo wszystko tutaj wygląda normalnie. Niebo jest błękitne, świeci słoneczko, nie jest za gorąco, nie jest za zimno, jest dokładnie tak, jak powinno być o tej porze roku. Kryzysie klimatyczny, gdzie jesteś? No i cóż mogę wam powiedzieć, no ładnie jest w tym Wersalu, no ładnie, po prostu jest ładnie. Z tego, co nam wiadomo, kryzys klimatyczny już kiedyś Wersal odwiedził, ale rozejrzał się dookoła i sobie poszedł.
Kryzys klimatyczny za czasów panowania Ludwika XIV przypadał na tak zwaną małą epokę lodowcową, która miała istotny wpływ na klimat w Europie. Zimy były długie i mroźne, a lata krótsze i chłodniejsze. Często obserwowano anomalie pogodowe, takie jak intensywne opady śniegu czy przedłużające się deszcze prowadzące do powodzi. Mała epoka lodowcowa miała wpływ na rolnictwo, co przekładało się z kolei na życie codzienne. Nieurodzaje prowadziły do problemów z zaopatrzeniem w żywność i głodu. W czasie panowania Ludwika XIV, szczególnie w drugiej połowie XVII wieku, Europa doświadczyła surowych zim, chłodniejszego lata oraz częstych nieurodzajów. Jak na razie również w Wersalu nie znalazłem ani śladu kryzysu klimatycznego. Ukrył się dobrze schowany. Mimo tych przeciwności Ludwik XIV zdołał zrealizować swoje ambitne plany. Park w Wersalu skrywa wiele ścieżek i zawiłych labiryntów. Idealne miejsce, aby kryzys klimatyczny mógł tutaj gdzieś się ukryć. Niestety nigdzie go nie widać. Wszędzie jest nadal zielono. Niesamowite miejsce. Ekologiczna ściema. Kryzysu nigdzie nie ma. Miłość do Unii Europejskiej jest problemem wymagającym pomocy psychiatrycznej.